Dzień dobry. Nazywam się Rysiek, a raczej tak mnie większość osób nazywa, więc dzień dobry, jestem Rysiek. Z częścią Państwa się znamy, z częścią Państwa się nie znamy. Miałem dzisiaj... Tak, to się może przydać. Tak słyszałem. Dobrze trzymam. Miałem dzisiaj bardzo mało czasu, żeby przygotować tę prezentację, w związku z czym przepraszam za jej wartość wizualną. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie wyjść poza wartość wizualną i dostać się do meritum. Bardzo się cieszę, że mówię po Walterze i bardzo dziękuję mu za jego prezentację, ponieważ no, tak naprawdę nasze prezentacje, jak się okazuje, powinny być chyba w odwrotnej kolejności, ale może dzięki temu, że moja jest po jego, nastąpi wzmocnienie sygnału. No właśnie, mam do Państwa pytanie. Czym jest prawo autorskie? Kto może podrzucić jakiś pomysł, czym jest lub czym powinno być lub jaki jest cel prawa autorskiego? Pytanie do sali. Kto ma pomysł? Kontrola. Dobrze. Znaczy nie wiem, czy dobrze, ale dobrze. Dalej. Jaki jest zamysł? O co chodzi w prawie autorskim? Kurczę, miałem nadzieję, że jednak będą... Ochrona. Czego? Co jeszcze raz? Stymulacja twórczości. Co jeszcze? Coś jeszcze? Pieniądze. Okej. Okay. Myślałem, że będzie bardziej standardowo, no ale dobrze. No. Takie odpowiedzi się pewnie zwykle gdzieś pojawiają, tak? Sposobem zapewnienia wynagrodzenia artystów, ochrona twórczości i twórców czy autorów, metoda wspierania twórczości. No dobrze, ja mam troszeczkę inne pytanie też. Czy na przykład kto z Państwa uważa, że prawo autorskie jest, i tu już wiem, że mamy dużo zwolenników takiego pomysłu, sposobem torpedowania krytyki lub opozycji politycznej? Kto, może tak, zagłosujemy sobie, dobrze? Zrobimy troszeczkę się, tak, właśnie dlatego mówię, że już widzę, że są tutaj zwolennicy takiego podejścia. Troszeczkę się rozruszamy, więc dwa pytania. Pierwsze pytanie, kto z Państwa uważa, ręka do góry, że prawo autorskie powinno być w ten sposób używane? Nikt. Kto z Państwa, tam jest jedna osoba. Kto z Państwa uważa, że mimo, że nie powinno, prawo autorskie jest w ten sposób używane? No to bardzo dobrze, bo mają Państwo rację. Jest bardzo ciekawa sprawa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pan Katz jest znanym biznesmenem ze Stanów Zjednoczonych, pojechał do Izraela, zostało zrobione mu zdjęcie, zostało opublikowane w gazecie izraelskiej, a propos czegoś, nie wyszedł na nim najlepiej. Wrócił do Stanów i z przerażeniem zauważył, że pani Czewaldina, która nie lubi tego pana, ma kilka blogów, które dokumentują jego różne działania, używa tego zdjęcia nagminnie. Zresztą zgodnie z licencją z tamtej gazety. Co pan Katz zrobił? Kupił to zdjęcie od fotografa razem z przekazaniem praw autorskich i ściga panią Czewaldinę o naruszenie praw autorskich już jego zdjęcia w obu znaczeniach, w tym, że on jest na tym zdjęciu i że on jest właścicielem praw autorskich do tego zdjęcia. No dobrze, kto uważa, znowu dwa pytania, kto uważa, że prawa autorskie powinno być używane do tłumienia krytyki w debacie naukowej? Wiem, strasznie tendencyjne pytanie. A kto uważa, że mimo tego, że tak nie powinno być, tak się zdarza, tak jest? Dobrze, środek sali śpi. No więc tak, jest taka sprawa Striped Nanoparticles. Nie znalazłem polskiego tłumaczenia. Chodzi o nanopartykuły złota, które są w odpowiedni sposób przygotowane. W 2004 roku pojawiła się praca naukowa, która w publikacji zawierała pewne zdjęcia i zawierała pewną tezę, którą... No, ponoć udowodniła. 10 lat później pewien naukowiec stwierdził, nie, coś mi tutaj nie pasuje, zaczął badać, doszedł do innych wniosków, znalazł błąd w procedurze, chce opublikować paper, który po prostu refutuje tamtą pracę naukową, pokazuje, gdzie były błędy, no ale żeby to zrobić, musi też użyć oryginalnych zdjęć z tamtej pracy naukowej i okazuje się, że nie może. No cóż. Dobrze, darujemy sobie chyba tendencyjne pytania, wiemy już, jak to działa, prawda? Więc... Myślę, że większość z nas słyszała o tej sprawie. Kto nie słyszał o sprawie Oracle versus Google? Ręka do góry. No dobrze, to rozumiem, że mniej więcej wiemy, o co chodzi, tak? To znaczy, nie było tam kopiowania kodu jako takiego, natomiast była reimplementacja pewnych interfejsów. I teraz, czy prawo autorskie to obejmuje, czy nie? No cóż, okazuje się, że niektórzy uważają, że tak. Dobrze. Czy prawo autorskie może być, to jest chyba moje ulubione, czy może być narzędziem przejmowania kontroli nad własnością prywatną? Zabrzmiało straszliwie. Kto uważa, że takie coś może się zdarzyć? Okej. Okay. No więc tak, jest w Stanach coś, co się nazywa Digital Millennium Copyright Act i na podstawie tego prawa nie wolno
Amerykanom rutować, przejmować kontroli nad ich własnym smartfonem. To znaczy, jeżeli w Polsce ktoś weźmie smartfona i sobie zdejmie blokady producenckie, to z tego, co mi wiadomo, czekam na sygnał od prawników, nie widzę, z tego, co mi wiadomo, nic tej osobie za to nie grozi. W Stanach Zjednoczonych to jest naruszenie prawa autorskiego i grożą za to surowe kary. I teraz smartfony to jeszcze nie brzmi tak strasznie, ale na przykład traktory, firma John Deere, która tutaj, prawda, pięknie nam występuje, stoi na stanowisku, że ponieważ w traktorach, które sprzedaje, jest mnóstwo oprogramowania i oni są właścicielami tego oprogramowania, to tak naprawdę rolnicy, osoby, które korzystają z tych traktorów, nie są właścicielami tych traktorów, są użytkownikami, dostają implied license, dostają licencję na korzystanie z traktora. No cóż, dobrze. I rzecz, która się pojawiła chyba najbardziej niedawno. Czy prawo autorskie może być sposobem obchodzenia regulacji, na przykład dotyczących emisji spalin? Kto zna nazwę firmy, o której zaraz powiem? Dobrze. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak. Dlaczego tutaj prawo autorskie się pojawia? Tak naprawdę w rzadko którym artykule na ten temat pojawiała się kwestia prawa autorskiego, a ona się tutaj pojawia z bardzo prostego powodu, z tego samego powodu, z którego przed chwilą mówiliśmy o firmie John Deere, tak? Gdyby w Stanach Zjednoczonych ktoś próbował zobaczyć, jak ten kod, jak te programy komputerowe de facto, tak trzeba je nazwać, tak, które kontrolują na przykład parametry pracy silnika w samochodach Volkswagena, działa, musiałby wykonać reverse engineering, tak, inżynierię wsteczną, zbadać to oprogramowanie, zbadać, co tam w środku siedzi i jak to działa, co jest niezgodne z prawem autorskim, z DMCA, tak. Dużo łatwiej byłoby na przykład wykryć tego typu rzeczy, gdybyśmy mogli sprawdzić kod źródłowy tego oprogramowania, niż kiedy musimy na przykład robić badania samych efektów działania tego oprogramowania, tak? Dlaczego tak długo to nie było wykryte? Dlatego, że oprogramowanie sprytnie obchodziło testy, tak? Wykrywało, aha, jestem testowany, to emisje spalin będą ok, tak? Ale potem było, aha, jestem na drodze, ok, no to teraz możemy sobie wrzucić bardziej dynamiczny program jazdy. Ja, jak większość ludzi, mam tendencję do zbierania różnych rzeczy. I jedną z wielu klas rzeczy, które zbieram, są absurdy związane z prawem autorskim, więc jeszcze troszeczkę absurdów. Na przykład prawo autorskie może być używane do blokowania twórczości. Kto z Państwa słyszał o filmie Sita Sings the Blues? Albo kto z Państwa go oglądał? Zachęcam gorąco. Świetna sprawa, zderzenie indyjskiej Ramajany z muzyką bluesową z lat 20. Gdzie tu jest problem? No problem jest taki, że ta muzyka bluesowa z lat 20. nadal podlega pod tak zwaną ochronę prawa autorskiego, w związku z czym pojawiły się pewne problemy licencyjne dla osoby, która zrobiła tak wspaniałe zderzenie kultur. Dyrektywa 2011/77 EU. O co tu chodziło? Ktoś wie? Wiem, że na sali są prawnicy. Wiem, że na sali są prawnicy. Chodziło o to, że ochrona prawa autorskiego na pewną klasę utworów została wydłużona z 50 do 70 lat. Dlaczego? Bo tak. Z mojej perspektywy to jest kradzież. Tak? Znaczy, mnie okradziono z 20 lat domeny publicznej. Tak? Mogłem na bazie starego prawa w pewnym momencie mógłbym korzystać z różnych utworów. Tak? W tym momencie muszę czekać kolejne 20 lat. Mimo tego, że na przykład artysta już może nie żyć, jakby to powstało 50 czy 60 lat temu. Fajnie by było, gdyby współczesna kultura mogła z tego korzystać. Mam 50 sekund, ale się nie zmieszczę. Z góry ostrzegam. Bawmy się dalej. Kto słyszał utwór albo zna utwór Johna Cage'a 4:33? Czym się charakteryzuje ten utwór? Ktoś wie? Kto może powiedzieć? Tak, to są 4 minuty 33 sekundy ciszy. Proszę Państwa, zachęcam w odwiedzenie tego linku. Tam jest przepiękny zrzut, którego oczywiście nie mogłem pokazać, bo prawa autorskie. Zrzut ekranu z portalu YouTube, na którym jest po prostu zdjęcie, tak? Jest ten filmik z tym utworem uruchomiony. I na tym filmiku jest czerwony komunikat, że w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa autorskiego dźwięk w filmiku został wyłączony. Świetnie.
pewna osoba wrzuciła na ten sam portal, też na YouTube, nagranie mruczącego kota. Sama je zrobiła, to znaczy fizycznie było to nagranie zrobione przez tą osobę, nie ściągnięte gdzieś z netu, nie, to był jej kot, jej dyktafon, jej nagranie wrzucone na jej kanał na YouTubie. Okazało się, że to narusza czyjeś prawa autorskie. Okej. Okay. Greenpeace, nie wiem, czy Państwo widzieli, zrobił przepiękną z jednej strony parodię piosenki Everything is Perfect, a z drugiej strony bardzo silny komentarz, bardzo silną akcję na temat szukania ropy w Arktyce. Gorąco zachęcam do znalezienia tego gdzieś indziej niż na YouTube, ponieważ na YouTubie zostało to zablokowane ze względu na to, że Time Warner powiedział, nie no hola, ta piosenka należy do nas. To jest też jeden z moich ulubionych. Fox News w pewnym momencie ocenzurował YouTube'owy kanał, jakiś live stream firmy Sky News. No, nie lubią się, są konkurentami, ale przy okazji również ocenzurował sam siebie. Słyszeliśmy pewnie o filmie Pixels, który wszedł do kin jakiś czas temu. Okazało się, że wystarczy, że jakikolwiek inny filmik w internecie, na przykład na Vimeo, ma słowo Pixels w nazwie i to już jest wystarczająco silny powód, żeby go zablokować, mimo tego, że nie ma nic wspólnego z filmem, z tym konkretnym filmem kinowym Pixels. To też jest wspaniałe. Mamy na sali informatyków na pewno, prawda? Wszyscy informatycy wiedzą, co to jest 127.0.0.1. To jest ta sama maszyna, na której siedzę, zawsze. Każda maszyna, która ma jakikolwiek dostęp do internetu, ma taki pseudoadres 127.0.0.1 i to jest adres tej samej własnej maszyny. Universal poprosiło Google o zablokowanie wszystkich linków pochodzących z domeny 127.0.0.1, co po prostu nie ma sensu, ale przy okazji poprosili też o ocenzurowanie Internet Movie Database. Kto z Państwa kiedykolwiek odwiedził Internet Movie Database? Osoby, które nie podniosły ręki, zachęcam gorąco. Jest to ogromna baza danych filmów. Nie narusza niczyich praw autorskich, bardzo o to dbają. No właśnie, co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, możemy rozszerzyć prawa odbiorców, prawo do dzielenia się, prawo do remiksu. To, co mam na koszulce, nie wiem, czy widać, to jest remiks. To jest remiks z pana Magritte'a. Normalnie byłaby tu fajka i tekst po francusku to nie jest fajka, tak? Postanowiłem zrobić remiks. Gdyby pan Magritte żył trochę później niż żył, prawdopodobnie byłoby to nielegalne. Na szczęście mogłem to zrobić. Tak jak powiedział Walter, bardzo się cieszę, że to się pojawiło. To nie są wyjątki od prawa autorskiego. Prawo do remiksu, prawo do dzielenia się, to nie powinny być wyjątki od prawa autorskiego, bo prawo autorskie samo w sobie jest wyjątkiem od wolności słowa, wolności twórczości itd., itd. Możemy skrócić czas objęcia utworów prawem autorskim, przynajmniej do tych 50 lat, a jak uda się spalić tą konwencję berneńską, może dalej. Wprowadzić lub chronić pozytywne prawo do przełamywania technologii DRM i robienia reverse engineeringu, tak, żebym mógł sprawdzić, co się dzieje w tym nieszczęsnym traktorze albo w tym nieszczęsnym Volkswagenie i żebym miał prawo zdjąć DRM z utworów, które kupiłem czy nabyłem w sposób legalny. Wprowadzić konkretne dotkliwe kary za nadużycie procedury notice and takedown, tak? To wszystko z Kotem, z Johnem Cage'em, z Pixels, to jest wszystko nadużycie procedury notice and takedown i jakoś nie wiadomo, dlaczego nic z tym nie można zrobić. A poza tym wspierać wolną kulturę, wolne oprogramowanie, wolne zasoby i domenę publiczną. Tam jest mnóstwo fantastycznych, fascynujących rzeczy. Naprawdę nie musimy liczyć na to, że jak coś zrobimy, przetworzymy, zremiksujemy, to może akurat nas nie zauważą. Nie, możemy korzystać z zasobów, które nie są problematyczne i po prostu nic nam za to nie grozi, do czego gorąco zachęcam. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie zabrałem za dużo czasu.